Cześć, witam. Toma z tej strony. Nie śmiejcie się ze mnie jakby coś. Dzisiaj fryzjer mnie czeka. Także będzie, może później będę bardziej wyjściowy. Dzisiaj ciekawy temat, bo pamiętacie jak Wam mówiłem, że w tej kuchni ma być jeszcze zamontowany tablet na froncie. No to też właśnie dzisiaj robię przymiarki do tego tematu, bo powiem szczerze, że nigdy wcześniej tego nie, zrobi, nie robiłem. Przez te 14 czy tam 15 lat nie trafiło mi się takie coś, więc będę przecierał szlaki dzisiaj. Była koncepcja na początku, gdzieś taka moja bardziej, żeby iść po, po, po prościejszej linii, żeby to zamontować na zewnątrz, ale Karol tutaj naciskał, żeby to było wkomponowane gdzieś tam w płaszczyznę frontu. Tak więc robię tutaj pierwsze próby. Wygląda to mi się wydaje obiecująco, ale jeszcze rzucę sobie okiem, gdzie ten tablet miał przychodzić. Kojarzycie już kuchnię, bo ta kuchnia się nam tutaj przewija już któryś, któryś filmik, tematy z kolami. Gdzieś tam ramka a i w ogóle całkowicie opisujemy tą kuchnię, że tak powiem w miarę możliwości czasowych i tutaj teraz sobie zwróćcie uwagę tu w tym froncie nad piecem miał być ten tablecik, no fajnie to wygląda tutaj na, na rysunku, ale trzeba było to jakoś no pomyśleć po prostu jak to zamontować, bo Mówię, do Karola też jeszcze taki temat był, czy jak ten tablet będzie pracował na rady jeśli chodzi o, o głos, no bo po prostu będzie zamknięty cały we froncie i nie będzie go nic słychać. No więc tutaj była koncepcja tego typu, żeby e, głośniki były podłączone przez bluetooth zewnętrzne, e, tak więc tak to żeśmy okiwali, bo on będzie gdzieś tam zamknięty, no, cały dźwięk będzie praktycznie w szafce wewnątrz, a nie, a nie na zewnątrz, strony kuchni. A teraz was zaprowadzę tutaj do mojej pierwszej rzeźby, którą wykonałem, żeby przypasować to, gdzie grało. Tutaj mamy odpad MDF-u, który gdzieś tam dorwałem. Po prostu widzicie, jak się gdzieś tu spuchło, dosyć konkretnie, ale nie o tym jest film. Przechodzimy, przechodzimy. I tutaj mamy naszego grenadiera. Wygląda to moim zdaniem dosyć fajnie mieć takie coś na froncie w kuchni. Wydaje mi się, że to wszystko co tu się wyfrezowało, że tak powiem, co mi się udało tutaj zrobić. Wygląda naprawdę spoko. Mamy tutaj krawędź bardzo małą, bo około 3-4 mm. Tutaj zostawiłem tej wargi. Tomasz nie lataj tutaj na tym tablecie tyle. Dobra, około 3-4 mm tutaj jest tej wargi i wygląda to dobrze. Ja to wstępnie sobie tutaj pokolorowałem na czarny, czarnym pisakiem, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało, gdyby po prostu tablet całkiem zgaśnie. Moim zdaniem wygląda to super. Jak wiecie, jak tablet jest zgaszony, no to z tym czarnym frontem dosyć fajnie to wygląda. A jeszcze, jakby front był załóżmy w czarnym połysku, to myślę, że tym bardziej wyglądałoby to super. Ale my tam będziemy mieli ten kolorek. Muszę się zapytać Karol o kolor, bo wiszę Wam odpowiedź w tym temacie, co to jest akryl. Jest ten akryl taki fajny, że po prostu nic nie widać na nim, w sensie jakiegoś kurzu, a jak robicie grafitowe meble czy czarne, no to jest po prostu tragedia. Tutaj sobie ponanosiłem pierwsze wymiary, oczywiście z uwzględnieniem 9 mm skoku na, na szablon, więc takie, na takie wymiary docelowo muszę wyciąć pierwszy otwór tutaj ze strony od, od kuchni. Oraz drugi otwór od tyłu, żeby po prostu ten tablet wszedł do środka. Czyli najpierw robię to frezowanie, także się kciuki, żeby mi to poszło. Potem obracam front na drugą stronę i frezuję dalszy taki margines. Gdzie po prostu ten, ten tablet wejdzie do wewnątrz. Tak więc wracając do tematu. Naprawdę podoba mi się to nawet. Wracając do tematu. Myślę, że fajny pomysł, żeby mieć takie coś w kuchni. Jeśli ktoś ma podzielną uwagę, jest w stanie zrobić dobre danie. Jednocześnie oglądając jakąś telenowelę, no to serdecznie polecam. Z tym, że trzeba się tutaj troszeczkę narzeźbić. Spójrzcie sobie jeszcze na drugą stronę tej kompozycji i zobaczycie jak ja to, to mam z drugiej strony na razie rozwiązane i co jeszcze będzie mnie czekało. U, to jest, tak jak mówiłem, stary front po czymś po czymś. Więc tutaj mamy oczywiście te wymiary, które ja sobie tutaj wziąłem. To wziąłem na podstawie tabletu i na podstawie tego, jakie tu są duże marginesy, gdzie się w momencie kiedy się wyświetla, kiedy się nie wyświetla. Także jest tak zaplanowany otwór, że po prostu ten frezik, który tu jest wewnętrzny od strony kuchni, no to kończy mi się. Tak ta, jest w tej chwili tutaj końcówka, gdzie zaczyna się po prostu wyświetlanie obrazu. A reszta, reszta ma wejść w, tą, w to pozostałe, ten pozostały margines. No i tutaj tak jak mówię jest około 3 mm tego marginesu. Taki chciałem zostawić jak najdrobniejszy, żeby po prostu nie, było, nie wyglądało to topornie. Wydaje mi się, że mi się udało to osiągnąć. Teraz włożę sobie tego tableta w ten otwór i zobaczycie jak to pasuje z drugiej strony. Ja postanowiłem sobie najpierw zrobić próbę, żeby sprawdzić w ogóle czy jest sens iść w tym kierunku. No i widzę, że moim zdaniem tak. Na tyle jest fajne, że dosyć duże erki tutaj są, ale z tyłu to nie jest takie istotne, że jakby to miało być zrobione na zasadzie płyty grzewczej zlicowanej z blatem. No to wtedy już tutaj by musielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby to pasowało, jeśli tu o to chodzi i teraz jest jeszcze temat następny następny temat jest taki trzeba tam jeszcze zrobić otwory żeby wyprowadzić kabelki do doładowania tableta żeby on był na przykład cały czas podłączony jeszcze trzeba zrobić ekstra otworki żeby można było mechanicznie nacisnąć tego tableta, włączyć albo wyłączyć z boku także jeszcze będę musiał tam dorzeźbić jakieś fikołki typu dodatkowe frezy w narożnikach tam gdzie są przyciski więc będziemy się z tym by się z tym jeszcze bawił dalej i po prostu myślał jak to dalej rozwiązać gdybyście chcieli sobie zafundować taką zabawkę no to to jest akurat model który ja tutaj mam to jest funkiel nowy tablecik od klienta to jest akurat lenovo tab p12 i tab pen plus <gryw> tak więc takie coś będziemy się starali tutaj zaimplementować i to docelowo przyjdzie nam właśnie na tym froncie i, no, i, no i krawędzie będziemy malowali, te 3 mm wargi dookoła na, na kolor pod front, chociaż kurczę, jestem właśnie ciekaw czy uda nam się tą farbę dopasować idealnie z, z tym frontem, bardziej bym poszedł raczej mi się wydaje w czarny, ja tak będę przystawał, no szkoda, będzie to malować dwa razy, ale zaryzykujemy, bo wyjdzie w planie jak to wygląda. No to trzymajcie kciuki, efekt docelowy, mam nadzieję, że zobaczycie już u klienta na, w kuchni już zamontowany na, na szafce i tam pokażę Wam jak to żeśmy rozwiązali już konkretnie te całe tematy. Także pozdrawiam serdecznie, dzięki za uwagę, a i zapraszam na naszą stronę internetową togado.pl, albo znajdziecie nas też na Allegro wpisując Direx T200. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Jej.